Cześć, witam ponownie w grze Days Gone. Wczoraj jeździł tutaj jegomość na motorze i go kurde w końcu zdjąłem, ale już poza nagraniem. A teraz jedziemy do obozu Żelaznego Majka. Staram się odtworzyć demokrację. O cholera, nie trafiłem jak zwykle. Przejazd. Trochę żeśmy skrótem pojechali. Kogoś tu mamy. Hej, to ty. Dobra, jakie mamy statystyki? Hey, 74, 100. Deacon, dobrze cię widzieć. Jak się mają sprawy, Blair? Dobrze? Okej. Okay. Tak, dobrze. Tak, całkiem nieźle. To dopiero ulepszenie. Dobra, uzupełnimy sobie to, co możemy. Okej. Nie wstydź się, zapraszam. Cześć, Dick. Jak leci, Joe? Pewnie chcesz kilka obozowych kredytów, nie? Okej, kumam. Dick. Dobra, mamy. Jeszcze paliwko w razie czego. Baz. Dobra, załatwione. Dobra. Szkoda, że ich teraz nie mam. Wpadaj, kiedy chcesz. Może jakoś pomóc? Dobra, zobaczmy, co tam u Żelaznego będzie. Na nas czekało. Myślę, co z tymi świrusami, wiesz? Na przykład, czy czują ból? Cokolwiek. Kurde, nie wiem. Oby nie. Dobra. Mów jak nomada, po prowadzeniu wątku dalej tymczasowego zablokuje ci dostęp do terenów na północy. Znasz drogę przez przełęcz Tilsena. Raz mówiłeś, że... Nic ci nie mówiłem. Idź już. No weź, nie pomogę ci. Weź na bazgraj chociaż mapę. Po tym wszystkim, co zrobiłeś... Po wszystkim, co zrobił. A może pogadamy o tobie, staruszku? Ha? Obóz Szermana, to co ty zrobiłeś? Wynoś się, nie zawracaj mi głowy. Słuchaj, jeśli... A jeśli mógłbyś to cofnąć, naprawić. Tej nocy, kiedy wsadziłem Sarę do śmigłowca, poczułem ulgę. Pojebana sprawa, co nie? Bo mi ulżyło. I z czymś takim się męczyłem. A teraz ganiasz za cieniami. Myślisz, że jak znajdziesz tę kobietę, o ile w ogóle żyje, to wszystko się naprawi? Poskleja? Nie wiem, ale muszę spróbować. Dobra. Jeśli to zrobię, to, czego chcesz, pokażę ci drogę przez przełęcz, to tu nie wrócisz. Dobrze? Obiecaj mi, że tu nie wrócisz. Rozumiem. No dobra, ciekawe, czy Buzy... Muszę porozmawiać z Buzerem. No wskazówka, jeśli uda się napełnić Żelazny Mak i przez jakiś czas nie będziesz mógł wrócić do Slake. Kurde. Za wolno czytam. Albo te powiadomienia są po prostu za szybkie dla mnie. Wygląda na to, że działają jakieś bojówki.
jakichś filusów. A my tutaj robimy po gaciach na widok grupki wieczystych. Okej, okay. To co niby chcesz zrobić? Pojechać tam? Co blokuje drogę? Śnieg i lód? Wystarczy, że poczekamy, aż stopnieją. Tam jest pełno porzuconych samochodów. Przedostanie się zajęłoby całe wieki. Nie. To nasz najmniejszy problem. Tam jest horda. Największa, jaką do tej pory widzieliśmy. Musi ich być ponad 1000. Jaja sobie robisz? Tam. Przy szosie na południe. Widziałem ją, jak wracałem. Jezu, po jaką cholerę się tam kręcisz, skoro jest tam horda? I nawet mi nie mówisz? Nie wiedziałem, że tam jest. Ciekawe, dlaczego nikt nic nam nie powiedział. Ruszając dalej, spotkanie z Boozerem pchnie naprzód wątek fabularny i spowoduje zablokowanie dostępu do Lost Lake na czas wyprawy z Żelaznym Mike'em na południe. Pamiętaj więc, żeby wcześniej zdać wszelkie zaległe trofea i odwiedzić sprzedawców. To dobra, to już to zrobiłem. Trofea dałem. Amunicja uzupełniona. Paliwo też. To lecimy. Boozer, ja... Ostatniej zimy byliśmy na Granny Farewell. Patrzyliśmy na świrusów. Tysiące. Było ich tysiące. Strasznie dużo. Tak, pamiętam. Miałem w głowie tylko to, że my wszyscy, faceci, kobiety, dzieci, jesteśmy bezdomni. Jak jacyś pieprzeni uchodźcy. Tak. Świat należy do nich. Przetrwamy. Coś takiego odstawiamy. Przetrwanie to nie życie. Jack kiedyś mówił tak. Nieważne, kiedy ruszasz czy dokąd się wybierasz, ale lepiej, żebyś wiedział, gdzie jest twój dom. Wiesz, nigdy o tym nie gadaliśmy. Czemu wciąż nosiliśmy barwy? Przez cały ten czas w Świrusowie, gdzie takie pierdoły były bez sensu. To chyba taki nawyk. Ostatni dwaj mongrelci na ziemi z samego Farewell. Motorowcy, włóczędzy, twardzi jak sam pęknięty szlak. No kurwa. Tak, chyba zbudowaliśmy swoją firmę. Tak. Wieloma rzeczami byliśmy, ale na pewno nie żadną firmą. Kiedy ruszyliśmy z Farewell, bez Sary, bez Jacka, czy innych. Wiedziałem wtedy, że zostawiamy wszystko. Zniknęło wszystko, co ważne. Poza tym. Znowu odstawiasz nomadę? Tak, chyba tak. No chodź, Jack. Do środka, dawaj. Jeśli tam jest, znajdziesz ją. Nick, gotowy? Tak, Mike, gotowy. Spotkajmy się przy bramie. Nie każ mi czekać. Jasne, nie ma sprawy. Jak chcesz. Hej. Duży Mike zabiera cię przez przełęcz? No. Myślisz, że ona jeszcze żyje? Miliardy ludzi umarły, a ona jakoś dała radę? My w sumie daliśmy. Jak teraz odpuszczę, jak tego nie zrobię, to cholera skończę tak jak... Jak my. Tak? Jak Żelazny Mike, jak Boozer. Jak to szło o Bozowicze, nie? Ruszaj. Znajdź swoją kobietę. Wiesz, gdzie mnie szukać.
Hej, wiesz co? Wiesz, co ja myślę, Deacon? Myślę, że ty boisz się tu być. Boisz się być częścią czegoś większego. Potrzebujemy cię tu i ty się boisz tego jak jasna cholera. Przykro mi. No, mi też. Gotowy? Tak. Chcę się stąd zmyć w cholerę. Chodźmy. Tędy. Dobrze, będę za tobą. Zerknę na mapę, czy gdzieś tutaj jest znacznik? Nie. Shit. Czy my właśnie zmierzamy w to miejsce? Nie wiedziałem, że jeszcze tyle mapy jest. Zabrałem kiedyś Jacka na ryby, zanim, no wiesz. Kurwa, raczej. Złapał jedną. Nie wiedział, co ma z nią zrobić. To do niego podobne. Kierował dość elitarnym klubem. Oj, chłopcy, robiliście swego czasu niezły burdel. Ale chyba nikogo nie zabiliście. Nie z zimną krwią. Kiedy ktoś strzela pierwszy, to nie zabójstwo. Wiesz, ilu kiedyś mieliśmy tu latem turystów? Kilkoro. Tysiące. Za wiele by zliczyć. Autostrada była zakorkowana przez suwy i kampery pełne spalonych na słońcu matek, żłopiących piwsko ojców i ich zasmarkanych dzieciaków. Tęczowa mieszanina kapeluszy słomkowych, hawajskich koszul i japonek. Kursowali tak przez całe lato, jak jakieś kolorowe mrówki z LA do Farewell i tutaj. Bez przerwy. Cieszę się, że nie robiłem wycieczek w tę stronę o tej porze roku. Ostatnio tam dojechaliśmy. Kiedyś na Netflixie był serial fajny, Synowie Anarchii, a teraz jest bodajże na Disneyu do obejrzenia. Takim właśnie gangu motorowców. Z Los Angeles, czy gdzieś z tamtych terenów. Do obejrzenia, bardzo fajny serial. Jakby ktoś... Przyda nam się pomóc. Jakby nie ktoś... Nie oglądał, to polecam. Dobra, w porządku. Chodź za mną. No, dobra. Co to w ogóle było za dialog? Jakby coś mieli zrobić, a tego nie zrobili, nie rozumiem. Zimowo. A zerknę, gdzie jesteśmy? Tutaj. Już.
A, to inną drogą pojechaliśmy. Tutaj widocznie nie było przejścia. Dobra. Znaczy przyjazdu. To tutaj. Tutaj się pożegnamy. Trzymaj się szlaku. Schodzi do podnóża góry, prosto do doliny Diamond Lake. Życzę szczęścia. Mam nadzieję, że twoja pani nadal gdzieś tam żyje. Żyje. Może i tak. Ale zastanów się, Dick. Czy ma to znaczenie, skoro reszta już nie? Pewnie, że ma. No to jedziemy w takim razie. You never know what tomorrow may bring. One ride next to you. Be a memory. I've idolized, I've memorized your face. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. Even though I know you would tell me to. Jeśli tam jesteś, to cię znajdę. Nie mogło być spokojnie. Kapitanie Corey, jesteście tam? Zgłoście się, Mayday! Nikt z nas nie słyszy. Cholera, jeszcze raz! Co do chuja? O, w mordę, to niedźwiedź. Odłącz. Co jest? Za żarty. Złapą mnie? Nie jeszcze. Wściek. Opierdzielone. Może to cię trochę... Shit, nie mam, ale mam bombę rurową. Łap. Tu diabła ciężka. Co my tu jeszcze mamy? Kurde, niewiele. A może tym, co? Chociaż trochę... Stan... Boże, on jest wielki. Twardy. Dobra, ale mogę jeszcze bombę rurową. Świat, jedną. Fuck. Wejdzie?
nie? Strach, ale... Chyba to jest spokój. Znaczy sposób na niego. Gdzie on jest? Kurde, skakuj. O! Dobra, to nie jest sposób. Bo on... Jak to by? Tak, jak się udało! Mam już mało amunicji. Dobra, jeszcze jeden strzał. Po nim. No, dalej! Dalej! Dobranoc. Trofeum. Trofeum. Shit. Kurde, o, Jezu, człowieku, nie wiem, czy ja bym bez ciebie zrobił. Okej, okay, dobra. Nie żyje, jest spoko. Bohater, nie mój Boże. Jestem Russell, Glenn Russell. A to szeregowi Malins, Rick. Hey, Rick, Dickon St. John. Czy ty powiedziałeś szeregowy? Tak jest. Bojówka de Schutz. Nie pochodzisz stąd. Przeszedłeś przez Przełęcz? Nie. Tak się tylko szlajam. Trasą przez słoną równinę na wschód od Silver Lake. Co ty tutaj robisz, gościu? Jak ci się udało przejść przez trasę? Wow, Jezu, gościu. Co? On dopiero co ci uratował, stary. Pułkownik kazał nam szukać takich, co włażał na teren z północy, południa. Weź tu, kurwa, przyhamuj, nie? Niech kapitan się tym zajmie, okej? Okay? Dobra. Koleś zajebał pieprzonego wścieklaka! Chodź z nami. Mamy obóz zaraz przy Diamond Lake. Znajdzie się Micha i Koja. Choć tyle możemy. Spoko, okej, może być. A Flores? Nie możemy go zostawić. O Boże, Flores. Ty tu zostań. Ja pojadę po paliwo. Nie! Słuchaj, zostań. W razie czego zabierz mu naboje. Będzie dobrze. Okej? Okay? Flores poniewierany konkretnie przez niedźwiedzia. Panowie przodem. No, a nasz malunek na motorku robi wrażenie. Fajnie to wygląda. Trzymaj się mnie, okej? Okay? Wiesz, ostatnio mieliśmy trochę problemów ze skuterami. Jak namierzy cię ich patrol, możesz mieć kłopoty. Dobra, jasne. Mówisz, bojówka hrabstwa de Schutz? Słuchaj, stary, najważniejsze, że dają mi żreć. Chcą, żebym salutował i mówił tak jest, to salutuję i mówię tak jest. Jak dużo was jest? W tym obozie? 100 czy coś koło tego. Trudno się połapać. A w kwaterze głównej? Znacznie więcej. Serio? Okej. Okay. A kobiety? Co to w ogóle za pytanie? Możesz zapomnieć, gościu. Pułkownik ma jasne zasady co do tej całej integracji? No tej właśnie. Jak pracujesz i słuchasz rozkazów, to nikt się nie czepia. Kobiety są na równi z mężczyznami. Pułkownika to nie obchodzi. Ja nie! Słuchaj, ja tylko szukam paru osób i kobiety, z którą jeździłem ponad rok temu. Pewnie przyjechali z Silver Lake. Zakładam, że trafili do jednego z tych obozów Niro dla uchodźców. Silver Lake? Jezus, stary, Silver Lake nie istnieje o wiele dłużej. Tak. Cholernie łatwo stracić tutaj rachubę czasu, kapujesz? Tak czy siak, czy wy zgarnęliście kogokolwiek? Ocalałych, znaczy się, z obozu dla uchodźców. Może, jak mówiłem, to w zasadzie armia, co nie? Spytaj kapitana, on był na Słonej Równinie. Może będzie coś wiedział. Kapitana? No, Koriego, dowodzi posterunkiem Diamond Lake. Już prawie jesteśmy. No tutaj. Tu kapral Russell, otwórzcie! Raport. Kapitanie, tak. Mieliśmy go. Słowo, był motor jeszcze ciepły. Ale go zgubiliście. Nie, szefie. Znaczy się, tak, zgubiliśmy. No bo trafił nam się wścieklak. Gdzie Malins, Flores? Flores nie żyje, szefie. Malins tam został. To wszystko, kapralu. Znajdźcie paliwo i wracajcie do Malinsa. Tak jest. Gdyby nie jego pomoc, bylibyśmy trupami, sir.
No więc obiecałem mu coś na ząb i schronienie na noc, ser. Kapralu, weźcie spierdalajcie. Ostro. A ty kto? Jestem Deacon St. John. A ja Cory, Derek Cory. Wszystko gra? Tak, przepraszam. Wybacz lekkie zmęczenie. Od dawna już jestem na szlaku. Russell wspominał, że prowadzicie nabór. Zainteresowany? Chciałem w sumie osiąść, znaleźć obóz, więc tak, zainteresowany. Idziemy. To... Jak długo się uczysz? Trudno powiedzieć. W drodze łatwo zgubić na kubę czasu, co nie? A sprzęt? Skąd go masz? I amunicję? Zrobiłem kilka kursów dla różnych obozów. Głównie jako łowca nagród. Ci Rusy czy ludzie? Jedno i drugie. Zawsze uchodziłem za kolesia, który każdego jest w stanie wytropić. Które konkretnie obozy? Gdzie? No wiesz, za Doliną Ferwell. Zresztą nieważne, już i tak nie istnieje. Russell mówił, że byłeś tam, kiedy zaatakowano Silver Lake? Zgadza się. Naprawdę strasznie chujowo. Czy ktoś przeżył? Kilka osób. Obóz jak obóz? Masz. Weź to. Bon bojówkowy. Waluta. To za pomoc moim ludziom. Biorą je w każdej intendenturze. Okej. Okay. Dołączasz do nas? Zapraszamy. Chcemy niedługo stąd ruszyć. A nie my dokąd ruszyć? Mówiłeś, że znasz się na tropieniu. No, trochę. To nie jest życie włóczęgi. Jesteśmy tu na wojnie. Na pewno się piszesz? A nic lepszego nie macie? Ja cię przyjmę. Ale tylko pułkownik może cię zaprzysiąc. Trzymaj się nas. Pomóż trochę. A sam cię do niego zabiorę. To zostaje. Dobra.